Dave został porwany i to nie jest dobra informacja, ponieważ musimy go jakoś uratować, a totalnie nie mam pojęcia, jak miałbym to zrobić. Pytałem człowieka lawę, Lucyfera, jakkolwiek go będziemy nazywać, co powinienem zrobić, żeby uratować Dave'a. Powiedział mi, że jeszcze nie wie i że nie ma pomysłu, więc w dzisiejszym odcinku postanowiłem zadowalać go przez cały odcinek w taki sposób, żeby po prostu w końcu powiedział mi, co mam zrobić, żeby po prostu uratować Dave'a. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się odcinki podobają. Chciałbym dać wam taki cel, jeśli chodzi o łapki w górę. 5000 łapek w górę i będzie super, więc jeżeli zostawicie łapkę w górę, jesteście koks, dam wam na to oczywiście 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Komu się udało, niech się koniecznie pochwali w komentarzu, a ja nie przedłużam, lecimy z odcineczkiem. Dzisiaj odcinek rozpoczynam niby koło domku, ale nie w domku, więc jest jakiś progres. Ale słuchajcie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zrobię cokolwiek po prostu, żeby zadowalać tego człowieka lawę, tego Lucyfera, żeby w końcu powiedział mi, co mam zrobić, żeby uratować Dave'a, ponieważ muszę go uratować. Ja po prostu nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, żebym ja nie mógł go uratować, żeby on jakoś, nie wiem, żeby on był dalej uwięziony, żeby on zginął, to totalny byłby dramat, więc ja nie mogę na to pozwolić. Więc mam dzisiaj plan taki, że po prostu zrobimy... Pokażę wam, co zrobiłem, może inaczej, w ten sposób. Zrobiłem, przygotowałem od poprzedniego odcinka tutaj takie miejsce. Mam tutaj krówek, znalazłem tam dwie, zacząłem je rozmnażać. Jak widzicie, są tutaj króweczki bardzo fajne, śmieszne i idealne. Więc te krówki dzisiaj będziemy oddawać po prostu w te wagoniki i oddamy ich jak najwięcej. Nie wiem, czy wszystkie, oddamy ich po prostu jak najwięcej. W taki sposób, żeby po prostu, jakby to powiedzieć, żeby on po prostu, jakby, żeby skrucha dotarła do niego, nie wiem, żeby po prostu docenił to i postanowił oddać nam Dave'a, więc to jest jedyny mój plan tak naprawdę na to. Zobaczymy, co on na to powie, więc ja otwieram to. Mam tutaj linę, więc zapraszam po kolei. Chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj. I teraz tak, postawmy wózek. Puszczamy wózek. Okej, i pojechała. O nie, tylko żeby mało mnie wciągnęło. Bo to by było straszne, ale dobra, zróbmy coś takiego. Mam nadzieję, że uda nam się wszystkie puścić w to. Wsiądź do wózka, wsiądź do wózka, wsiądź do wózka. Okej, wsiadła do wózka kolejna. Leć, 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 leć. Kurczę, co jest? No, leć. Jedź, 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 idealnie. Jedzie, dobra, jedna już została tam wchłonięta. I uwaga, druga. Jest druga, dobra, tu już kolejna czeka na że tak powiem. No, no nieładnie powiem, ale. O, czy wciągnie, o dobra, ta siadła do wózka. Dobra, i uwaga, to jest trzecia już, którą puszczamy w tamtą stronę. Dobra, uwaga, puszczamy kolejną. Nie wiem, braknie mi wózków chyba prędzej. Dobra, proszę, krówka, tylko ty musisz wsiąść do tego, musisz wsiąść do tego. O, dobra, wsiadła, nie puściliśmy pustego wózka. Proszę, żeby mała tylko nie wsiadła. Mała krowa nie może w to siąść. Bo jak mała, to mi będzie zbyt przykro. Nie, 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 kurde, mała wsiadła. O nie, co myśmy zrobili najlepszego. Dobra, tu kolejne małe, ale proszę nie wsiadaj. Nie wsiadaj mała, nie wsiadaj mała, niech duża wsiądzie, niech duża wsiądzie w ten wózek. Niech duża. Nie, 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 rozwalam ten wózek, nie możesz ty. Idź stąd. Puszczamy to. Dobra. No czemu tu jest tyle tych krów? Ja to otworzyłem i one sobie po prostu wybiegają stamtąd. Dobra, tu kolej. Nie, 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 nie! Wysiadaj z tego, wysiadaj z tego! Kurczę. Dobra, bo złapało nam znowu małą. Dobra, duża wsiądzie? Dobra, duża wsiadła. Tu jest kolejna, czekajcie, ja wezmę te wszystkie wózki do... z tego. Zostało nam już niewiele wózków, muszę dorobić wózki, kurczę, to jest jakaś tragedia, że ja tak mało tych wózków mam, to jest przecież nienormalne. Dobra, puszczamy tu, proszę tylko mała nie wsiąść, proszę nie wsiąść. Dobra. Mała nie wsiadła i teraz tak, tutaj... Proszę wsiąść, o, idealnie. Jedziesz, teraz ty. Nie, tylko mała nie wsiadaj. Dobra. Jest dobrze, oddajemy po kolei. Póki nam wózków nie braknie. Chodźcie, chodź tam, chodźcie tutaj, kurczę. Linę. Proszę, zapraszam tutaj. Puszczamy to. Dobra. Na całe szczęście prędzej te większe siadają niż te mniejsze. Nie, zablokowało. Jedź. Nie blokujcie, małe. Nie, no. Musicie wrócić z powrotem, chodź tu. Te małe krowy są najgorsze. Ja nie chcę ich poświęcać, to są jeszcze dzieci. Tu. Dobra, tu i teraz jedziesz. Nie, no wyciągnąłem ją z tego wózka. Jedź. Dobra, tu jest kolejna, dobra. Wsiadaj. No, ty się przesuń. A ty wsiądź do tego.
Nie, 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 znowu mała wsiadła. No przecież to jest jakiś... To jest nienormalne. Co jest? Kolejna tam wyjechała? Jak to się stało? Przecież wózek żaden nie pojechał chyba. Dobra, tu wózek jedzie. Dobra, wsiadła kolejna. Ostatnie dwie krowy, ostatnie dwie krowy. Tu wsiądź. Dobra. A, to już tutaj... Dobra, pociągnie, pociągnie. I ostatnia krowa, ostatnia krowa. Dobra. Dobra, ta jedzie, okej, okay, nie ma małej w tym. Dobra, dobra, i chodź ty. Dobra, o nie, 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 no chodź tu, 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 chodź tu. Wsiądź, wsiądź do tego. Dobra, świetnie. Dobra, zrobiliśmy to, zrobiliśmy to. Puściliśmy wszystkie krowy, które mieliśmy w tamto miejsce. To jest, znaczy wszystkie krowy, wszystkie krowy, ile mi się zmieściły w wózkach. Ostatnia krowa, ja tą krowę tylko zabiorę jeszcze. Chodź tu, chodź, chodź z powrotem, chodź z powrotem, chodź z powrotem, nie możesz tutaj być. Dobra, chowamy wszystkie krowy do środka i idziemy, może go to zadowoli, może go to zadowoli, ile krów mu daliśmy, mam nadzieję, że tak. Chodź tutaj, mała. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 dobra, świetnie. No nie, no dalej wychodzą, chodźcie tu. Nie, no dlaczego te małe chcą wychodzić? Chodź tu, duża, przepchnij je, przepchnij je, przepchnij je. Świetnie. Dobra, inaczej, mam lepszy pomysł, chyba. Zróbmy może tak. Ja idę po siano i sianem raz, dwa, trzy je tutaj ściągnę. Bo one wszystkie wtedy za mną polecą. To jest najszybszy sposób na to, żeby takie rzeczy ogarnąć. Tylko czy ja mam siano, dobra, świetnie. Lecimy z tym sianem. Od razu je rozmnożymy, żeby mieć też na przyszłość. Więc chodźcie tu. Jest dobrze, chodźcie, chodźcie, krówki. Chodźcie tutaj. Wszystkie są, dobra. Jest świetnie, dobra, zamykamy to. Oddam tutaj sobie to siano, bo może nam się jeszcze kiedyś przydać. I dobra, lecimy do tego człowieka lawy. Lecimy do człowieka lawy. To jest teraz ten moment, w którym musimy się dowiedzieć, czy to wystarczyło, czy on jednak... Czy pozwoli nam odzyskać Dave'a, czy pozwoli nam... Czy da nam jakiekolwiek zdanie, które powie, dobra, oddam ci Dave'a, jak zrobisz coś tam. Więc mam nadzieję, że coś takiego nam się uda, że da jakiekolwiek zadanie w tym temacie. Mam taką szczerą nadzieję. Dobra, lecimy w tamtą stronę. Ja sobie polecę tamtą elytrą, jak już ją mam. I co jest? Nie zadziałała mi elytra. Dobra, jakoś dziwnie ona działa. Jakieś lagi są dziwne. Ale dobra, wylądujmy tutaj na spokojnie i lecimy na dół dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja. Mam nadzieję, że odzyskamy Dave'a. Dobra, tu. O, teraz mi nie zadał żadnych obrażeń, ale śmiesznie. Dobra, idziemy tutaj i wchodzimy na dół, zamknijmy to. Mam nadzieję, że on tu jest. Proszę, żeby on tu był. Proszę, żeby on tu był, a nie żeby... Ale najlepiej, jakby to był Dave. Najlepiej, jakby to był Dave. To już w ogóle byłoby świetnie. Dobra, idziemy tutaj i uwaga. Halo! Lucyfer! Witam! Zobacz, widzisz moje hojne dary? Tak, ale z tą małą krówką mogłeś sobie darować. No, to był przypadek, to był przypadek. Po prostu, nie bij mnie za to. Nie bij mnie za to. Proszę, nie karaj mnie. Nie karaj mnie za to. Po prostu, ja przyszedłem prosić po prostu teraz o to, żebyś oddał Dave'a, albo chociaż dał mi coś, co mogę zrobić, żebym mógł go odzyskać. Myślałem nad tym. To super, i? I wymyśliłem. I super! Jakie to jest zadanie? Co ty robisz? Wymyśliłem. Uwaga! Słuchaj mnie bardzo uważnie. Słucham. Albo zejdę do ciebie, poczekaj. Ty walić wiadro lawą? Dobra, nieważne, no. Tak, spróbuj, patrz. Nie, bo ja nie przeszyję tego. Ja nie jestem z lawy. No dobra, o co chodzi? Jest taka jedna rzecz. Tak? Wydaje mi się, że bardzo cenna dla ciebie. No, zrobię wszystko. Zrobię wszystko. 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 Muszę odzyskać Dave'a. Zrobię wszystko. Dobrze. W takim razie... Usuń swój kanał na YouTube. Co? Który? Ale nie kanał Szczypson Plus, tylko kanał Szczypson. Nie, no... Główny kanał, na którym posiadasz 129 tysięcy subskrypcji. Żeby była jasność. Wtedy... oddam ci Dave'a. Żywego lub już martwego, to zależy. Nie, no, nie, to musisz mi obiecać, że będzie żywy. To nie zależy ode mnie, że tak powiem. No, to od kogo? Od niego, czy będzie posłuszny, czy też nie. A, dobra, czyli muszę usunąć kanał. Tak. I wtedy oddasz Dave'a. Wtedy oddam ci Dave'a. Czy to jest zrozumiałe? Tak. Dobra. Czy na pewno zrozumiałeś? Poczekaj, jeszcze mam jedną dla ciebie rzecz.
To nie kolejne. Teraz możesz odejść. No dobra, idę stąd. Co się dzieje, widzowie? Muszę usunąć kanał na YouTube. Mój kanał. Każe mi usunąć mój kanał, żebym mógł odzyskać Dave'a. No przecież, no muszę to zrobić. Nie wiem, widzowie, ja pozostawiam to po prostu, nie wiem, waszej decyzji. Bo ja nie wiem, co ja mam robić, więc po prostu pytam was. Napiszcie w komentarzu, co mam robić. Usuwamy kanał i ratujemy Dave'a, czy nie ratujemy Dave'a i nie usuwamy kanału? Ta decyzja należy do was. To jest najgorsza decyzja, jaka może być. Bo musicie wybrać... Musicie wybrać. Zrobię to, co wy, widzowie, uznacie za słuszne. Więc w waszych rękach jest ta decyzja. Ja kończę, bo to jest za dużo dla mnie. To jest za dużo dla mnie, ja nie jestem w stanie tego pochytać. Więc po prostu... W waszych rękach to zostawiam. Zdecydujcie. Ratujemy Dave'a, czy ratujemy kanał. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.